Ten odcinek powstał dzięki moim patronom. Ogromnie dziękuję wam za wsparcie. Siemano gitarowe dziki, z tej strony Bazoga, to kolejna lekcja stylu gry. Dzisiaj przyjrzymy się Steve'owi Vai'owi, jednemu z moich ulubionych gitarzystów, którzy ukształtowali mój sposób gry na gitarze. Bardzo sobie cenię jego twórczość, więc pokażę wam dwie sztuczki z nim związane. Bierzcie gitary w dłoń, zaczynamy odcinek! Do lekcji wykorzystałem Cornforda Roadhouse 30, gitarę PRSC 24 i te dwa oto efekty gitarowe, Tube Screamera od Łukasza i Brownie Distortion, który daje nam takie lejące, tłuste, ciągnące się brzmienie. Wszystkich rzeczy zagranych w intrze wam nie pokażę w jednej lekcji, ale jeżeli będziecie chcieli kontynuację, to pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę, no i napisać w komentarzu więcej Steve'a Vai'a, żebym wiedział, który temat was najbardziej zainteresował. Więc dzisiaj dwie proste koncepcje. Pierwsza to akord, który bardzo często ostatnio używam. Jest to akord zawieszony na sekundzie wielkiej i kwarcie zwiększonej. Mówimy o tym akordzie, że to jest akord lidyjski. Dlaczego? Bo idealnie pasuje do skali lidyjskiej, jakby pochodzi z tej skali, więc to jest dokładnie A lidyjskie. Gramy sobie dźwięk A na piątym progu struny E, potem gramy dźwięk E na drugim progu struny D, czyli mamy A, E i potem drugim palcem robimy taką poprzeczkę, takiego banana fingera na czwartym progu, czyli gramy dźwięk H, sekundę wielką i cis, czyli kwartę zwiększoną i mamy takie współbrzmienie. I teraz w kontekście tego akordu idealnie by pasowała skala alidyjska, więc przypominam, skala lidyjska to jest jak durowa, tylko ma podniesiony czwarty stopień, tak sobie można to zapamiętać. Czyli A dur z podniesionym czwartym, można tak to sobie zakodować. Czyli gramy A, H, cis, dis, E, fis, gis, A, dobra? Czyli można w ten sposób do tego podejść. I teraz jeszcze jedna sztuczka, bardzo charakterystyczna dla Steve'a Vai'a, krótka i przyjemna. Jeżeli chcemy sobie grać właśnie w stylu lidyjskim, w podkładzie lidyjskim, na przykład mamy Alidian Backing Track, to zamiast grać skalę alidyjską, możemy wykorzystać pentatonikę molową, ale pół tonu niżej, czyli do alidian będzie to gis mol. Dlaczego to działa? Otóż ta pentatonika idealnie wpisuje się w ten typ współbrzmienia. Zobacz, mamy septymę wielką w stosunku do A, nonę wielką w stosunku do A, tercję wielką w stosunku do A, kwartę zwiększoną w stosunku do A, sekstę wielką w stosunku do A i septymę wielką w stosunku do A. Czyli ta pentatonika idealnie wpisuje się właśnie w te współbrzmienia lidyjskie, a więc mamy zarówno tercję wielką, septymę wielką, jak w tym akordzie domyślnie, czyli wesoły, toniczny, a dodatkowo kwarta zwiększona, która generuje właśnie nam ten lidian sound, także krótka, prosta sztuczka. I to by było na tyle, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak było, łapy w górę, jeżeli nie, łapy w dół, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, jeżeli chcecie wspierać moją pracę, cenicie to, co robię, zapraszam do dołączenia do grona moich patronów. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń, do następnego, cześć!